Gdybyś napadł na bank z sukcesem, na co chciałbyś wydać te pieniądze? Na nic. Bym włożył je w torby i czekał, kiedy mnie zaaresztują. Nic, bo ja bym nie napadał na bank jako Marian Dziędziel. Bo nie chciałbym iść do ciupy, bo tak czy siak by mnie złapali. Jakoś bym się poradził, tak bym powiedział. No, już gdyby mi się to udało, to jakoś dałbym sobie radę, spokojnie. Problem polega na tym, że nie mógłbym ich legalnie zainwestować, więc najprawdopodobniej żyłbym z tych pieniędzy i szukał w perspektywie wydania wszystkich jakiejś małej pracy gdzieś na drugim końcu świata. No chyba wyruszyłbym taką podróż dookoła świata, albo zacząłbym spełniać swoje marzenia. Ale jedno z moich marzeń jest właśnie podróż dookoła świata, więc myślę, że mógłbym się wybrać w długą, długą bardzo wycieczkę. Może to będzie jakieś takie, ale na pewno na jakieś szczytne cele. To znaczy dużo bym wspomogła teraz to, co się dzieje, jeśli chodzi o klimat, to znaczy odbudowa jakichś lasów, oczyszczanie oceanu. Uważam, że nie możemy tego pozostawiać w tym momencie bez jakiegoś echa, bez komentarza, dlatego że no, jest to zatrważające i nie ma co chyba teraz wydawać sobie na nie wiadomo co, kiedy jest Ziemia do uratowania, naprawdę. No.